Wielka Brytania przekaże Ukrainie dziesiątki dział tyleryjskich seria nieplanowanych wyłączeń w elektrowniach. Widmo oblatkoł tu w Polsce. Doszło do kolejnych nieplanowanych wyłączeń lub ograniczeń produkcji w elektrowniach. Zamieszanie spotęgowały niespójne komunikaty spółek, dymisja w rządzie, nierozwiązany problem związany z węglem. Coraz głośniej mówi się o tym, że jesienią i zimą może dojść do przerw w dostawie prądu. Już 4 lipca byliśmy blisko oblackoutu. W ostatnich tygodniach w Polsce dochodziło przynajmniej do kilku tak zwanych nieplanowanych wyłączeń lub ograniczeń produkcji w elektrowniach. To istotna informacja, bo standardową sytuacją są planowane wyłączenia, czyli takie, które są wcześniej przewidziane i związane np. z pracami konserwacyjnymi lub testami. Nieplanowane mogą brzmieć niepokojąco. W czwartek dziennikarz zajmujący się tematyką energetyczną Piotr Maciążek poinformował, że ostatnie dni to nieplanowane wyłączenia bloków w elektrowni Połaniec, Opole, Kozienice, Bełchatów, Turów. To największe jednostki energetyczne w kraju. W swoim tekście dodawał, że krajowy system energetyczny znalazł się na granicy blackoutu. O sprawę zapytaliśmy współce polskie sieci elektroenergetyczne. Która odpowiada w Polsce za przesył energii elektrycznej i monitoruje stabilność systemu. Nie wiem, skąd są te informacje, bo system pracuje stabilnie. Jest zachowana odpowiednia rezerwa mocy i nic nie wskazuje na to, by w najbliższym czasie mogły wystąpić problemy bilansowe, powiedział nam Maciej Wapiński z departamentu komunikacji PSE. 4 lipca blisko blackołu, kłopot w tym, że problem istnieje, bo już 4 lipca byliśmy blisko blackołtu. Wówczas ta sama godzina. 19 odnotowała rezerwę mocy w wysokości 0MW słownie 0 MW. Wszystko przez to, że dwie duże elektrownie zgłosiły awarię. Żeby przywrócić potrzebny poziom rezerwy, musieliśmy ratować się pomocą sąsiadów. Co notabene się zdarza, i również Polska niejednokrotnie pomagała innym w sytuacjach awaryjnych. W czwartek na tapecie znalazła się między innymi elektrownia w Jaworznie. Najpierw biznes-insider napisał, że najnowszy blok w elektrowni Jaworzno, którego budowa pochłonęła ponad 6 miliardów złotych, ma problem z dostawami węgla z kopalni Tauronu. Elektrownia w środę zgłaszała nieplanowany ubytek mocy i jako powód wpisała brak paliwa. Odcina się od tego. Tauron. Sęk w tym, że również na stronie tauronu czytamy, że to właśnie, brak paliwa, był powodem nieprawidłowej pracy bloku, bo taki komunikat zamieściła spółka w swoim systemie dotyczącym powiadamiania o takich sytuacjach. Tym paliwem jest węgiel kamienny, z którym jest problem w całej Polsce. Na temat braku węgla w Polsce pisaliśmy już wielokrotnie, ale sam węgiel to nie tylko opa używany w ciepłownictwie i u odbiorców indywidualnych, a przede wszystkim energia elektryczna. Pilne znalezienie na rynkach innych niż rosyjski, z którego dotąd czerpaliśmy OK. 10 milionów ton węgla rocznie, red, i dystrybuowanie węgla po kraju to w tym momencie priorytet rządu. Eksperci biją na alarm, że potrzebne są błyskawiczne działania, by zima nie była w naszych domach zbyt zimna i ciemna. Braki węgla mogą w konsekwencji doprowadzić bowiem do przerw w dostawach prądu, co w branży nazywa się blackoutem. Polskie sieci elektroenergetyczne uspokajają, że na dzisiaj sytuacja jest stabilna. Słowo klucz to dzisiaj. Elektrownie regularnie zgłaszają postoje bloków. Według aktualnych analiz, pomimo ubytków, w najbliższych dniach będzie zachowana odpowiednia rezerwa, która pozwoli na bezpieczną pracę systemu elektroenergetycznego. W razie wystąpienia sytuacji nieprzewidzianych, takich jak awarie bloków w elektrowniach, zapotrzebowania wyższego niż prognozowane lub niskiej generacji OZE, operator dysponuje narzędziami niezbędnymi do zachowania stabilnych dostaw energii elektrycznych. Czytamy w stanowisku pse przesłanym naszej redakcji. Jednocześnie elektrownie regularnie zgłaszają postoje bloków z uwagi na niskie zapasy węgla kamiennego oraz potrzebę gromadzenia zapasów na okres jesienno-zimowy 2022-2023. Bez tego w okresie jesienno-zimowym mogą pojawiać się problemy z zaopatrzeniem bloków w paliwo, czytamy w drugiej, mniej optymistycznej części. Informacja jest więc jasna. Jeśli elektrownie dość szybko nie uzupełnią zapasów węglowych, ich praca może być niestabilna, a jesienią i zimą podobnych nieplanowanych incydentów może pojawić się więcej. A co za tym idzie, mogą pojawić się też przerwy w dostawach prądu. Energetyka to bowiem system naczyń powiązanych, a brak jednego surowca odbija się na prawidłowym funkcjonowaniu innych obszarów. Głośna dymisja Piotra Naimskiego tymczasem w rządzie robi się nerwowo. W środę o dymisji poinformował Piotr Naimski, który pełnił funkcję pełnomocnika rządu do spraw strategicznej infrastruktury energetycznej. Nie był zachwycony i dał temu wyraz w mediach społecznościowych. W czwartek rano na konferencji prasowej w samych superlatywach wypowiadali się o nim rzecznicy PIS i rządu Radosław Fogiel i Piotr Muller. Dlaczego więc Naimski został wyrzucony? Przebudowujemy funkcjonowanie obszarów energetyki w rządzie, więc, dlatego, dochodzi do zmiany, mówił rzecznik rządu. Zmian będzie więcej, bo jak pierwszy donosił tygodnik, wprost, do rządu ma wrócić były minister energii Krzysztof Tchórzewski, który prawdopodobnie zostanie wiceszefem mapi, i zajmie się m.in. górnictwem. Niewiadomą pozostaje natomiast przyszłość wiceszefa Map Piotra Pezika, który odpowiadał za dialog z górnikami. Tymczasem w środowej rozmowie z interią.pl były wicepremier i minister gospodarki Janusz Steinhoff, zapytany o widmo ewentualnego blackoutu odparu nie przewiduje perturbacji w produkcji energii elektrycznej w naszych elektrowniach. Są zasilane w węgiel rodzimy, ale również w razie czego będą mogły uzupełniająco importować. Mam nadzieję, że wszystkie te zapasy zostały zgromadzone. Z komunikatu UPSE wynika natomiast, że gromadzenie zapasów to proces, który właśnie trwa i nie został zakończony, jak życzyłby sobie tego Steinhoff. Przypomnijmy, że jeszcze pod koniec ubiegłego roku wiele europejskich krajów ostrzegało przed ewentualnymi blaskoutami, szczególnie w latach 2023-2025. Przodowała w tym Austria, która przygotowała nawet specjalne filmy instruktażowe, co zrobić na wypadek nagłej awarii i prądu. Być może, jeśli sytuacja nie zostanie dość szybko opanowana, podobny instruktaż będzie potrzebny także w Polsce. Autor Łukasz Szperka